Witam, dziś krótko. Chciałem tylko powiedzieć o krystalizacji, czyli procesie wzrostu kryształów. Proszę Państwa, o ile rozpuszczanie jest endotermiczne, czyli temperatura podczas rozpuszczania spada, o tyle krystalizacja, zgodnie z prawem Hessa, musi być procesem energetycznie przeciwnym, czyli to ciepło musi być wydzielone z powrotem, czyli temperatura rośnie. I podczas takiego wzrostu kryształów, tutaj mamy akurat tetraboran sodu, czyli tak zwany boraks. Niestety z jakimiś paprochami, ale to akurat jest na naszą korzyść, bo przynajmniej widać, co tam się dzieje. Proszę zobaczyć, że podczas wzrostu kryształów to nie jest nieruchomy roztwór, tylko on dosłownie tętni życiem. Te wszystkie paprochy, które tam pływają na linii góra-dół, pochodzi z ruchów różnych konwekcyjnych. Ruchy konwekcyjne mają dwie przyczyny. Po pierwsze, przez ciepło krystalizacji cieplejszy roztwór unosi się w górę. To jest tak jak, prawda, przy kaloryferze. Czyli ten kryształ po prostu wydziela ciepło, więc te ruchy konwekcyjne następują. A druga przyczyna to jest zmiana stężenia, bo w końcu, żeby kryształ rósł, to musimy mieć do czynienia z roztworem przesyconym, a podczas krystalizacji wytwarza się roztwór nasycony. Nasycony roztwór, jako że jest mniej stężony, ma też niższą gęstość, więc też unosi się w górę. I oczywiście to się stopniowo wszystko miesza, ale ponieważ dyfuzja zachodzi z pewną szybkością, to nigdy nie jest idealnie wymieszane. No i stąd, ze względu na istnienie tych różnic, po prostu są te ruchy i te paprochy nam po prostu bardzo przypadkowo, które chociaż nie są zbyt pożądane, to jednak nam tutaj się przydały po to, żeby zademonstrować. Od kilku minut zdążyło tu narosnąć 3 nowe kryształy na nitce nad tym właściwym, bo przed chwilą był tylko jeden, ten na środku, teraz widzę, że już są wyżej i niżej jeszcze 2, więc pewno za chwilę będzie całkiem ładny okaz do sfotografowania. A całą hodowlę jeszcze w sumie powtórzę. I jeżeli będzie gotowe, to wtedy pokażę fotkę. Dziękuję za uwagę.